Witam w pierwszym tutaj odcineczku, do Pani dzisiaj pierwszym odcinku, w którym będzie ceremonia naszych wielkich, naszych wilków, naszej elfi, który film pojawi się już za chwilę. Znaczy pojawi się, proszę bardzo, tutaj wchodzimy, zakleimy i zaczniemy za chwilę ceremonię. Witam wszystkich. Mamy jeszcze 3 minutki, ale obgada nam ogólnie zasady. Zasady są takie: nie bijemy lisków, nie prowokujemy ich i nie przerywamy osobom mówiącym. Nie patrzymy w te skrzyneczki ponumerowane, ponieważ to są nasze nazwy naszych lisków kochanych. I nie wchodzimy tutaj na scenę, prosimy. A ja będę chciał srać? Nie idziemy tylko. Ja będę chciał się wysrać? A to masz problem. Nie ma ze dwóch. Siedzimy tu do końca. Dobrze. Mamy jeszcze 2 minutki, więc zapraszam. Jest pewien fakt. Dobra. Zaśpiewam. Przeczytam wam moje piękne. Mogłeś powiedzieć? Tak. Zacznijmy od tego, że jako jedynie mam się tylko skinu. Jako jedynie mam skinu świątecznego, więc no. Trzeba to naprawić. Dobrze, ja też wam przeczytam moją piękne, co przed chwilą napisałam. Jajko. Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupiące. Bo jest ono w skorupce. Dobrze. Italo disco. Piękne piosenki. Oklaski. Więc no. Jeszcze mam minutkę. Wywiad, normalnie klaszenie, proszę dokładnie. Przepraszam, 20 sekund. A jeszcze teraz. Okej. Zliczam. Od teraz mam 20 sekund. To zliczaj, licz ten nagłos. Już. Chwila. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Werble. Mamy 20 równą. No. Dobrze. Zaczniemy ceremonię. Witajcie, oto nasi zebrani które nie mamy go za wiele. Dzisiaj obchodzimy ceremonię naszych pięknych lisków, naszej elfiki. Proszę wystąp na środek. Opowiedz coś o sobie. Jestem elfem. Nice. Niesamowite opowiedź. Normalnie oklaski. Wywiad. Tak jest. Dobrze, proszę usiąść. Tutaj nasze liski bardzo ładnie wyglądają. Dzisiaj mają jedzonko dostarczone. Mamy fundację dla nich, bo przecieka nam sufit. A potem jest kibel chyba. To mają miejsce, więc no. I zacznijmy. Mam iść czytać? Tak. Proszę iść czytać, elfiku. Pierwsze imię naszego pierwszego liska. Co to będzie? Co to będzie? Naleśnik. Co? Naleśnik. Niesamowita nazwa. Normalnie. Oklaski. Wow. Pięknie. Dzisiaj przywitamy tutaj naleśnika, naszego pierwszego króla. Naleśnik. Oklaski wielkie dla niego. Zapraszam drugiego. Parmezan. Nie mam słów. Zatkało mnie kakao. Witamy naszego drugiego uczestnika. Super wygląda. Parmezan. Teraz trzeci. Jak? Kto to będzie? Kto to będzie? Nosek. To? Masełko!
Brawa! Niesamowite. Teraz będą do Elfika pytania. I teraz ostatni. Co to będzie? Co to będzie? Nie zgadnijmy. Co? Placek. Placuszek. Proszę Państwa, nikt się tego nie spodziewał. Wielka oklaski dla nich. Panie Elfko. Elfiku. Zapraszam na wywiad, domyślnie nazwy tych. Zostawię się podkreślić, dobrze? Zapraszam na górę na wywiad, dobrze? Okej. Pierwsze pytanie do pani Elfki. Co podkreśliło pani Elfko za nazwą pierwszego klika? Lisa. Co podkreśliła? Królika. Proszę wypowiedzieć na to. Bo jak go skopotałam, to miał mięso w ryju, więc jest gruby. Okej, dlaczego najlepiej? Dobrze. Nice. Czy też pani Hermiono się zgadza, podoba się imię naleśnik? To jest bardzo kreatywne jak na moją córkę, więc ja się z nim wszystkim zgadzam. Dobra, to na pytanie. Co podkreśliło, jaka była motywacja na to, że dawać drugie imię Lisowi? A, bo jest leniwy. Dobrze. Nice. Zgadza się, że ten lis jest leniwy? Akurat tego nie widziałam, ale moja córka zawsze mówi prawdę. Czy potwierdza pani Elfik, że jest leniwy? Tak. Dobrze. Co podkreśliło panią Elfik za na trzecie imię? Dać trzecie imię Daliza. Few moments later. Ja już nie pamiętam, jaki ja ten... Parmezan. Parmezan, dokładnie. Nie, teraz jest masełko. Teraz masełko. A, masełko, no. Co podkreśliło do masełka, tak. Tak z dupy. Ma zbyt dużo energii, bo jak przyszłam, to dosłownie... On tak. No. Niesamowite. Będziesz się bawiła z masełkiem? Gonić będzie go? Nie, bo to jest moja córka, Lisa, nie mój. A co podkreśliło panią Elfkę na nazwę czwartego lisa parmezan? Nie, teraz placuszek. No to placuszek. Nie, placuszek był ostatni. Bo jest taki mały jak placek. Niesamowite. Zgadza się pani. Nice. Tak. Dziękuję za wywiad. Dziękuję za udanie pytań, więcej nie mam ją. Pytanie, dziękuję za wywiad. Dziękuję, do widzenia. Tej procy to mają, no pokaż jak wpuszczasz lisy do swojej nowej domu. Jezu, jakie grubasy. Rządkiem. Rządkiem. Problemy techniczne, tak. Nie? Zapchały się jak w rządkiem. No, mission complete, udało się, to fajnie. Mission complete. Ten. Jak on tam. Naleśnik to wszystko zapchał. Naleśnik. Chyba nie. Nie wiem. Dokładnie. Zobaczę sobie. A no, pczajałem jeszcze, więc no. Dobra, czekaj, trzeba im. Pora obiadowa. No mówię, to jest już maturetę. No, więc weźcie sobie rodzanko. Dokładnie. Ja zbiorę te. No każdy ma super. Listy mają w swoim domu, w budzie pod ziemią, tak, dokładnie niesamowite. Nie wiem, też one mają czekaj, to w budzie pod ziemią. Tylko chcę coś przetypować. Idę się bawić w mechanizmy. Dokładnie. No. Ej, one tu żyją. Kiedy? Elfik, jak myślisz? Wow. Kusli. Jak myślisz? Czy mi się podoba ten dom? Tutaj? Mhm. Co ty tam robisz? Proszę tutaj nie wchodzić. Ja dobrze. Czy będziesz się nie opiekować? Dobrze. I nie umrą szybko? Ja mam nadzieję, że nie umrą.
Podo, co ty robisz tu? Idę się bać w mechanizmy. Hermione w mechanizmy. No dokładnie, dobra. Czyli ceremonia pomyślna, tak? Ceremonia wyszła pomyślnie. Co? Ceremonia wyszła pomyślnie. Chyba. Tak. Wyszło, dobra. No, więc tutaj sądzę, że ta ceremonia wyszła pomyślnie. I widzimy się w kolejnej kocinie. Na tej świątecznej serii. Ceremonia wyszła, więc widzimy się w kolejnym ciągu na kanale. Trzymajcie się ciepło i wesołych świąt. Uciec przez tą dziurę.